Bez względu na tą pogodę, my będziemy stali tutaj i głosili Ewangelię. Ponieważ od 7 lat, bez względu na pogodę, czy to mróz, czy to śnieg, czy to deszcz, czy słońce, jesteśmy tutaj i głosimy Ewangelię, bo ludzie są na ulicy, bezdomni są na ulicy. Kochani, 2010 rok, 1 wrzesień, to był start kościoła ulicznego w Warszawie. Start kościoła ulicznego w Polsce. To był początek. I to było naprawdę niesamowite. Pomagał nam Artur Pawłowski, z którym razem, wspólnie zaczęliśmy działać tutaj w tym kościele ulicznym. I dzisiaj, słuchajcie, mam przywilej jeździć po różnych miejscach w Polsce i pomagać ludziom, aby kościoły uliczne powstawały. I dzisiaj mamy kościół uliczny w Gdańsku, w Poznaniu, w Szczecinie, Białymstoku, Malborku, Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim. I wiecie, dzisiaj jest ruch kościoła, możemy zabić brawo. Raz, dwa, trzy, cztery, halleluja! Okno się męstwem, przepasa dzielnością. Że jedna krótka modlitwa, bo nie trzeba długich modlitw, jedno krótkie wyznanie, w którym człowiek powierza swoje życie Panu Jezusowi, wyznaje swoją wiarę w Niego, że to może odmienić jego życie, może zawrócić całkowicie w drugą stronę i dokonać cudów? Kościół jest nieco inny. Przychodzą nowi ludzie, wychowani w innych czasach, z innymi możliwościami, i po prostu wykorzystują możliwości, które dają im współczesne czasy. Pewnie też Duch Święty nas zmienia i pozwala nam odpowiadać na wyzwania współczesności, więc prawdopodobnie powody, dla których dzieje się tak wiele interesujących rzeczy jak kościół uliczny czy marsz dla Jezusa, jest ich wiele. Ja bym je witał tylko z radością i nadzieją, że będą zmieniały rzeczywistość. I tyle. Chyba nie dojdziemy do przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Bóg daje ci przychylność i to jest łaska. I to brzmi strasznie dla religijnego świata, dlatego że w Polsce wszyscy są nauczeni. Jeśli coś zrobisz, to Bóg cię pobłogosławi. A Biblia mówi tak, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, wtedy Bóg tobie pobłogosławi. Moim marzeniem jest, żeby Kościół znalazł i wykorzystał wszelkie naturalne sposoby do spotkania i nawiązania relacji. Żebyśmy byli wrażliwi na potrzeby, jakie ludzie odczuwają i umieli wyjść im naprzeciw, jakiekolwiek by to były. Tutaj na ulicy tą główną, wiodącą potrzebą jest to, że ludzie bezdomni są głodni, uzależnieni, wychodzimy im naprzeciw, ale tych potrzeb jest więcej. To są potrzeby rodzinne, to są potrzeby związane z cierpieniem, z chorobą, potrzebą uzdrowienia, to są potrzeby, żeby uporządkować swoje życie w sferze finansowej, znaleźć pracę, więc myślę, że Kościół jest powołany do tego, żeby spotkać ludzi w miejscu ich potrzeby i przynieść dobrą nowinę, aby w końcu dotknąć największej potrzeby każdego człowieka, to jest potrzeba życia wiecznego.